Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania książki Jamesa Clavella pod tytułem Operacja Whirlwind w tłumaczeniu Michała Jankowskiego czyta Grzegorz Borowski. Bo iż wiatry siali, wicher też rządzi będą. Ozeasz, rozdział ósmy, wers siódmy. Piątek 9 lutego 1979 Rozdział pierwszy w górach Zagros. Zachód Słońca. Słońce dotknęło horyzontu. Jeździec zadowolony, że nadszedł czas modlitwy, ściągnął wreszcie cugle wierzchowca. Hoseńkowiszy, silnie zbudowany 34-letni Irańczyk, zawinięty był w ciemne, przybrudzone po podróży szaty. Miał jasną skórę, czarne oczy i brodę. Na głowie biały turban, a na ramieniu kałasznikowa. Od zimna chroniła go kamizelka z niewyprawionej koźlej skóry i mocno już sfatygowane buty. Kroczący za nim obładowany wielbłąd szarpnął niecierpliwie postronkiem, był głodny i chciał odpocząć. Hosein zaklął odruchowo i zsiadł z konia. Ponieważ turban zasłaniał uszy, Irańczyk nie słyszał odgłosu silnika turbo zbliżającego się helikoptera. Na wysokości 2400 metrów powietrze było przejrzyste i zimne, bardzo zimne. Wiatr uformował zaspy śnieżne, droga stała się śliska i zdradliwa. W dole mało uczęszczany szlak wił się w kierunku odległych dolin aż do Isfahanu, skąd przybył jeździec. Z przodu ścieżka wspinała się niebezpiecznie na turnie, a potem biegła ku innym dolinom obniżającym się w kierunku Zatoki Perskiej i miasta Kowisz, w którym mężczyzna się urodził, w którym teraz mieszkał i od którego wziął swe nazwisko, gdy został mułą. Nie przejmował się niebezpieczeństwem ani zimnem. Niebezpieczeństwo było dla niego jak powietrze. To tak, jakbym znów był nomadą, pomyślał. W dawnych czasach prowadził nas mój dziad, Wtedy wszystkie nasze szczepy kaszkajów mogły przenosić się z zimowych pastwisk na letnie. Każdy mężczyzna miał konia i karabin i stada, których bronił. Niezliczone owce, kozy i wielbłądy, kobiety z odsłoniętymi twarzami. Nasze szczepy były wolne, tak jak nasi przodkowie przez dziesiątki stuleci. Nikt nami nie rządził oprócz woli boskiej, myślał coraz bardziej gniewnie. Stare czasy skończyły się zaledwie 60 lat temu przez Rezę Czana, żołnierza parweniusza, który z pomocą nędznych Brytyjczyków uzurpatorsko zajął miejsce na tronie. Nazwał się Rezą Szachem, pierwszym z szachów Pachlawicz, a następnie ze swym regimentem kozaków wziął nas w karby i spróbował zrobić z nami koniec. Dzięki Bogu za to, że Reza Szach został upokorzony i wygnany przez swych plugawych brytyjskich panów, aby umrzeć w zapomnieniu. Dzięki Bogu za to, że Mohamed Szach został kilka dni temu zmuszony do ucieczki. Dzięki Bogu za to, że Khomeini powrócił, aby przewodniczyć rewolucji. Z łaski Bożej jutro lub pojutrze zostanę męczennikiem. Boska burza wymiecie z Iranu zdrajców i nadejdzie dzień rozrachunku z wszystkimi sługusami szacha i cudzoziemcami. Helikopter był już bliżej. Kowisz jednak nadal go nie słyszał. Odgłos silnika ginął w zawodzeniu wichru. Muła wyjął z juków swój modlitewny dywanik i rozpostarł na śniegu. Plecy bolały go jeszcze od razu w bicza. Nabrał garść śniegu. W rytualnym geście obmył dłonie i twarz, przygotowując się do czwartej modlitwy dnia. Potem zwrócił się na południowy zachód w kierunku Mekki, która leżała o tysiące kilometrów dalej, w Arabii Saudyjskiej, i skierował swe myśli ku Bogu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laillaha Illallah, powtarzał szachadę i bił pokłony, pozwalając, aby te arabskie słowa nim zawładnęły. Bóg jest największy, Bóg jest największy. Zaświadczam, że nie ma innego Boga, a Mahomet jest jego prorokiem. Bóg jest największy, Bóg jest największy. Zaświadczam, że nie ma innego Boga, a Mahomet jest jego prorokiem. Zrobiło się jeszcze zimniej, a wiatr spotężniał. Mimo to Muła dosłyszał wreszcie pomruk odrzutowego silnika. Hałas narastał. Wdzierał się do czaszki, odpędzał spokój i niszczył skupienie. Hosein gniewnie otworzył oczy. Helikopter leciał zaledwie 60 metrów nad ziemią. Zbliżał się do niego. Pomyślał zrazu, że to maszyna wojskowa i przestraszył się, iż szukają go. Potem rozpoznał brytyjskie kolory. Czerwony, biały i niebieski oraz wyraźne oznaczenie SG. Otaczające czerwonego lwa Szkocji, wymalowanego na kadłubie. Znak tej samej spółki helikopterowej, która prowadziła operację z bazy lotniczej w Kowisie i całym Iranie. Opuścił go strach, ale gniew pozostał. Patrzył na helikopter, nienawidząc wszystkiego, co się z nimi wiązało. Maszyna zmierzała prosto na niego, ale nie była niebezpieczna. Nie sądził, aby załoga mogła go w ogóle zauważyć. Mimo to sprzeciwiał się całym swym jestestwem wdzieraniu się w jego spokój i zakłócaniu modłów. Gniew wzmagał się wraz z rozdzierającym uszy rykiem silnika, la ilaha, Usiłował powrócić do modłów, ale podmuchy mielonego rotorem powietrza sypnął mu śniegiem w twarz. Koń przeraził się, zarżał i spróbował stanąć dęba. Pęta sprawiły, że zaczął się ślizgać. Równie przestraszony wielbłąd szarpnął rzemień, obrócił się i zatoczył. Parskał, skakał kulawo na trzech nogach, potrząsając swym ładunkiem i plącząc po stronek. Gniew eksplodował. Niewierny! ryknął Hosein pod adresem helikoptera, który wyłaniał się właśnie z za krawędzi góry. Zerwał się, chwycił karabin, odbezpieczył go i wystrzelił. Potem wycelował starannie i opróżnił cały magazynek. Szatan wrzasnął w ciszy, która nagle zapadła. Gdy pierwsze pociski uderzyły w śmigłowiec, młody pilot, Scott Gavalan, gapił się przez chwilę jak sparaliżowany na dziury, które się pojawiły w plastikowej szybie. Boże wszechmogący, zdołał tylko wykrztusić. Nigdy przedtem do niego nie strzelano. Na szczęście obok siedział człowiek, którego reakcja była szybka i po wojskowemu precyzyjna. W dół zachuczało w słuchawkach. W dół! Tom Lockhart krzyknął po raz drugi do mikrofonu umieszczonego w hełmie lotniczym, a potem chwycił rękę pilota i pokierował nią tak, że popchnęła drążek, zmniejszając nagle siłę ciągu. Helikopter zatoczył się jak pijany, gwałtownie tracąc wysokość. Wtedy posypała się następna seria pocisków. Z góry i z tyłu rozległy się złowieszcze trzaski, a w innym miejscu pociski zagrzechotały o metal. Silnik zakaszlał. Maszyna zniknęła z nieba. Był to Jet Ranger 206. Mieścił pilota, czterech pasażerów, w tym jednego z przodu, a trzech z tyłu. I wszystkie miejsca były zajęte. Godzinę wcześniej Scott odbywał rutynowy lot. Zabierał w razie z lotniska położonego o jakieś 80 km na południowy wschód kolegów wracających z miesięcznego urlopu. Teraz rutyna zmieniła się w koszmar. Przed helikopterem wyrastała góra, którą cudem chyba ominęli, po czym runęli w przepaść, co dawało możliwość uzyskania z powrotem siły ciągu i częściowego opanowania maszyny. Uważaj na rany Chrystusa, krzyknął Lockhart. Scott także dostrzegł niebezpieczeństwo, ale nie tak szybko. Dygocący helikopter w ostatniej chwili ominął nawis skalny. Lewa płoza podwozia lekko uderzyła o skałę i protestująco zajęczała, a oni jeszcze raz oddalili się od przeszkody, nurkując zaledwie metr nad poszarpanymi skałami i drzewami. Nisko i szybko, pokrzykiwał Lockhart. Tędy, Scott, nie, tamtędy, środkiem parowu. Dostałeś? Nie, chyba nie, a ty? Też nie. Już w porządku, opadaj do wąwozu. Teraz, szybko. Scott Gawalan posłusznie przechylił maszynę. Poleciał zbyt nisko i zbyt szybko. Jego umysł nie funkcjonował jeszcze normalnie. Nadal czuł w gardle wielką kulę, a serce waliło jak młotem. Z zaścianki odgradzającej kabinę pasażerów dochodziły krzyki i przekleństwa przebijające się przez ryk silnika. Nie mógł jednak zaryzykować i odwrócić się, rzucił więc niespokojnie do interkomu. Tom, czy ktoś z tyłu jest ranny? Zapomnij o nich. Skoncentruj się, uważaj na grań. Ja się nimi zajmę. Polecił naglącym tonem Tom Lockhart, rozglądając się na wszystkie strony. Miał 42 lata. Był Kanadyjczykiem. Służył kiedyś w rafie. Potem był najemnikiem, a teraz głównym pilotem ich bazy Zagros III. Uważaj na grań bądź gotów do nowego uniku. Trzymaj stałą wysokość. Nisko. Uważaj. Granie była nieco nad nimi i zbliżała się zbyt prędko. Dokładnie na drodze maszyny Gawalan ujrzał szczerzącą poszarpane zęby skałę. Zaledwie zdążył ją ominąć, gdy gwałtowny podmuch wiatru rzucił ich niebezpiecznie blisko pionowej ściany wąwozu. Przesadził ją, poprawiając kurs i usłyszał w słuchawkach ordynarny komentarz, odzyskał kontrolę nad maszyną. Potem wyłoniły się drzewa i skały. Wąwóz nagle się skończył. A on wiedział już, że się zgubili. Wszystko zaczęło przebiegać wolniej. Chryste, z lewej, uważaj na skałę. Scott poczuł, że ręce i stopy są mu posłuszne. Zobaczył, że helikopter ostrym zakrętem mija skały o centymetry, zawadza od drzewa, przelatuje nad nimi i ucieka ku wolnej przestrzeni. Siadaj tutaj, najszybciej jak możesz. Spojrzał nieprzytomnie na Lockharta Nadal był roztrzęsiony. Co? Siadaj, lepiej go obejrzyjmy, sprawdźmy, powiedział niecierpliwie Lockhart, wściekły, że to nie on trzyma drążek. Słyszałem, że coś poszło. Ja też, ale co z podwoziem? Może być rozwalone. Po prostu zdejmij z niego ciężar, wyskoczę i zobaczę. Jeśli jest w porządku, to usiądziemy i szybko wszystko posprawdzam. Lepiej niczego nie zaniedbać. Bóg jeden wie, czy pociski nie przecięły dopływu oleju albo nie trafiły w przewód paliwowy. Lockhart zobaczył, że Scott odwraca się, żeby zerknąć na pasażerów. Do diabła z nimi, do cholery, ja się tym zajmę rzucił ostrym tonem. Skoncentruj się na lądowaniu. Zauważył, że pilot zacisnął wargi, ale posłuchał. Sam próbując przezwyciężyć mdłości, odwrócił się, oczekując, że ujrzy rozbryzganą krew, wnętrzności i kogoś krzyczącego. Krzyk tonie w hałasie silników. I że nie będzie mógł niczego zrobić, dopóki nie dolecą w bezpieczne miejsce i nie wylądują. Zawsze trzeba myśleć przede wszystkim o bezpiecznym lądowaniu. Z niemal bolesną ulgą stwierdził, że trzej mężczyźni zajmujący miejsca z tyłu dwóch mechaników i jeszcze jeden pilot są cali i zdrowi, choć skuleni z przerażenia. A Jordan, mechanik, siedzący zaraz za Scottem, ma zbielałą twarz i trzyma się oburącze za głowę. Lockhart odwrócił się z powrotem. Byli teraz na wysokości jakichś piętnastu metrów, na dobrym podejściu i schodzili szybko. Powierzchnia widoczna przez szybę była twarda, biała i płaska, pozbawiona kęp roślinności, otoczona zaspami. Nieźle jest miejsce na manewry i lądowanie. Jak jednak ocenić głębokość śniegu i konfigurację przykrytego nim gruntu? Lockhart wiedział, że mógłby tego dokonać, gdyby to on kierował maszyną, ale nie kierował. Nie był w tym locie kapitanem, choć był starszy. Z tymi z tyłu wszystko w porządku, Scott. Dzięki Bogu odparł Scott Gawalan. Jesteś gotów do zejścia? Co sądzisz o powierzchni? Scott usłyszał ostrzegawczą nutę brzmiącą w głosie Lockharta. Błyskawicznie wstrzymał lądowanie, dodał mocy i wzbił się nieco wyżej. Chryste! Pomyślał, prawie wpadając w panikę po odkryciu, jak głupio się zachował. Gdyby tom mnie nie ostrzegł, usiadłbym tutaj, a cholera wie, jak głęboki jest śnieg i co jest pod spodem. Zapisł na wysokości 30 metrów i badał wzrokiem zbocze. Dzięki tom, a tam? Nowe lądowisko było mniejsze. Znajdowało się kilkaset metrów dalej, po drugiej stronie doliny. Obniżało się dając dobrą drogę ucieczki, gdyby jej potrzebować, i było osłonięte od wiatru. Mało śniegu, grunt nierówny, ale znośny. Wygląda lepiej. Lockhart zsunął słuchawkę z jednego ucha i obejrzał się do tyłu. Hej, Jean-Luc, zawołał, przekrzykując hałas silnika. W porządku? Aha, słyszałem, jak coś poszło. My też. Jordan, nic ci nie jest? Jasne, w porządeczku. Odkrzyknął skwaszonym głosem Jordan. Szczupły, twardy Australijczyk potrząsał głową jak pies. Tylko walnąłem pieprzonym łbem to nic, prawda? Cholerne pieprzone pociski. Wydawało mi się, iż Scott powiedział, że wszystkie pieprzone sprawy lepiej się ułożą, gdy ten pieprzony szach się wyniesie, a Homeini wpieprzy się tu z powrotem. Lepiej? Teraz ci zasrańcy do nas strzelają. Nigdy przedtem tego nie robili. Co się tu dzieje do cholery? — A skąd do cholery mam wiedzieć? To chyba jakiś świr, który lubi sobie postrzelać. Siedź spokojnie, a ja się rozejrzę. Jeśli podwozie jest w porządku, usiądziemy, a ty i Rod wszystko posprawdzacie. — Co z pieprzonym ciśnieniem oleju? — krzyknął Jordan. — Na zielonym. Lockhart usadowił się przodem do kierunku lotu, zerkając odruchowo na wskaźniki. Lądowisko, niebo. W lewo, w prawo, do góry i w dół. Schodzili gładko. Mając do pokonania sześćdziesiąt metrów, usłyszał mruczenie gawalana. Świetnie ci poszło, Scott. Główno poszło, odparł młodszy mężczyzna, starając się, żeby zabrzmiało to rzeczowo. Wyrżnąłbym w coś. Zbaraniałem, kiedy trafiły na skulę. Gdyby nie ty nie dałbym rady. To także moja wina. Popchnąłem ci dźwignię bez ostrzeżenia. Przepraszam, musiałem szybko zdjąć maszynę z linii strzału tego sukinsyna. Nauczyłem się tego na Malajach. Lockhart spędził tam rok w siłach brytyjskich, prowadzących walkę z komunistycznymi powstańcami. Nie miałem czasu, żeby cię ostrzec. Siadaj tak szybko, jak możesz. Popatrzył z aprobatą na gawalana, który zataczał koła, starannie badając wzrokiem teren. Czy widziałeś, kto do nas wygarnął tam? Nie, ale wtedy się nie rozglądałem. Gdzie chcesz lądować? Tam, w pewnej odległości od tego zwalonego drzewa. W porządku? Dla mnie tak. Zrób to najszybciej, jak możesz. Trzymaj go pół metra nad ziemią. Podejście udało się bezbłędnie. Zawiśli niecały metr nad ziemią. Maszyna była stabilna, jak omiatane wiatrem skały pod nimi. I wtedy Lockhart otworzył drzwiczki. Zmroziło go nagłe zimno. Zapiął suwak pikowanej kurtki lotniczej i wyśliznął się ostrożnie na zewnątrz, schylając nisko głowę w bezpiecznej odległości od wirującego śmigła. Przód płozy był paskudnie naderwany i trochę skręcony, ale nity mocujące ją do podwozia trzymały mocno. Sprawdził szybko z drugiej strony, spojrzał jeszcze raz na uszkodzenie płozy i podniósł kciuk do góry. Gawalan przesunął dźwignię dławika, zmniejszył obroty i posadził maszynę tak miękko, jakby była puszkiem dmuchawca. Trzej mężczyźni z tyłu natychmiast wysypali się na zewnątrz. Jean-Luc Sisson, francuski pilot, odsunął się z drogi, żeby dwaj mechanicy mogli rozpocząć oględziny. Jeden z lewej strony, drugi z prawej, od dziobu do ogona. Wiatr wytwarzany przez rotory smagał ich i szarpał ubraniami. Lockhart był pod helikopterem. Szukał wycieków oleju i paliwa, a gdy nie znalazł, wstał i ruszył za Rodriguezem. Rodriguez był Amerykaninem i bardzo dobrym mechanikiem. Od roku obsługiwał jego helikopter 212. Właśnie odłączył pokrywę i zaglądał do środka. Przyprószone siwizną włosy powiewały na wietrze, a ubranie łopotało. Standardy bezpieczeństwa SG były najwyższe w całym Iranie, tak więc wiązki kabli, rur i przewodów paliwowych, schludne i czyste, rozplanowano racjonalnie. Nagle Rodriguez znieruchomiał. Zauważył, że karter silnika jest wgnieciony w miejscu, w które uderzył pocisk. Ostrożnie zbadali ślad. Mechanik skierował snop światła latarki na gąszcz rur i przewodów. Jeden z przewodów olejowych był uszkodzony. Gdy Rodriguez cofnął rękę, stwierdzili, że cała ocieka olejem. Cholerne gówno, powiedział. Wyłączyć rot? krzyknął Lockhart. Lepiej nie. Może być więcej takich wesołych strzelców. I nie bardzo chciałbym tu nocować. Rodríguez wyciągnął kawał zapasowego przewodu i klucz. Sprawdź ogon, tom. Lockhart zostawił go i rozejrzał się niespokojnie, poszukując jakiegoś schronienia, na wypadek gdyby musieli jednak przenocować. Po przeciwnej stronie lądowiska Jean-Luc z papierosem w ustach odlewał się na zwalone drzewo. Hej, Jean-Luc, nie odmroś sobie! Zawołał i zobaczył jak jego kolega zmienia z wrażenia kierunek strumienia. Hej, tom! To Jordan dawał mu znaki. Natychmiast zanurkował pod ogon helikoptera, żeby przyłączyć się do mechanika. Serce zabiło mu trochę mocniej. Jordan zdjął również płytę. W kadłubie o centymetry nad zbiornikiem paliwa widniały dwie dziury po kulach. Jezu, ułamek sekundy i zbiorniki by eksplodowały pomyślał. Gdybym nie przesunął dźwigni, już by było po nas. Absolutnie. Bylibyśmy rozmazani na skałach. Ale dlaczego? Jordan trącił go i wskazał miejsce na linii pocisków. Kolumna rotora została trafiona. Niech mnie szlak, jeśli wiem, dlaczego nie trafił w te pieprzone śmigła, krzyknął. Czerwona wełniana czapka, którą zawsze nosił, sunęła mu się na uszy. Widocznie nie było nam sądzone. Co? Już nic. Znalazłeś coś jeszcze? Na razie niczego pieprzonego. Z tobą w porządku, Tom? Jasne. Rozległ się trzask. Zamarli, ale to tylko ogromna gałąź pękła pod ciężarem śniegu. Z pezdyką! powiedział Jean-Luc. Spojrzał na niebo, świadom uciekającego światła. Potem wzruszył ramionami, zapalił następnego papierosa i odszedł, przytupując dla rozgrzewki. Jordan nie znalazł po swojej stronie już nic niepokojącego. Minuty upływały. Rodriguez nadal pomrukiwał i przeklinał, w niewygodnej pozycji sięgając ręką do wnętrzności helikoptera. Inni stłoczyli się jak najdalej od huku rotorów. Było hałaśliwie i niewygodnie. Resztki światła dziennego jeszcze wystarczały, ale już nie na długo. Zostało im do pokonania trzydzieści kilometrów, a nie dysponowali w tych górach żadnym systemem naprowadzania poza małym urządzeniem w bazie, które czasem działało, a czasem nie. Szybciej na rany boskie zamruczał ktoś. Tak, pomyślał Lockhart, ukrywając niepokój. W Szyrazie spotkali wyjeżdżającą załogę, którą mieli zastąpić. Dwaj piloci i dwaj mechanicy pomachali im w pośpiechu na pożegnanie i ruszyli do należącego do firmy 125, ośmiomiejscowego, dwusilnikowego odrzutowca transportowego, służącego do specjalnych frachtów, tego samego, którym Lockhart i jego ludzie przylecieli z międzynarodowego lotniska w dubaju. Właśnie wrócili z miesięcznego urlopu, który Lockhart i Jordan spędzili w Anglii, Jean Luc we Francji, a Rodriguez na polowaniu w Kenii. Dlaczego u była tak się spieszą? Zapytał Lockhart, gdy w małym odrzutowcu zamknięto drzwi i rozpoczęto kołowanie. Lotnisko działa tylko częściowo. Wszyscy nadal strajkują, ale nie martw się, powiedział Scott Gawalan. Muszą wystartować, zanim ten drobny idiota na wieży, który uważa, że jest darem Boga dla irańskiej kontroli lotów, unieważni ich zezwolenia na start. My też lepiej się stąd wynośmy, zanim zacznie się przypierdalać. Ładujcie swoje klamoty. A co z celnikami? Ciągle jeszcze strajkują, staruszku. Razem ze wszystkimi innymi. Banki też są zamknięte. Nie szkodzi, za jakiś tydzień wszystko wróci do normy. Merd, powiedział Jean-Luc. We francuskich gazetach piszą, że Iran to un katastrof z Homeinim i jego mułami, z wojskiem gotowym do zamachu stanu, z komunistami zwijającymi wszystkich, z bezsilnym rządem Bachtiara. Wojna domowa jest nieunikniona. Co oni wiedzą tam we Francji, staruszku? rzucił lekko Scott Gawalan, gdy ładowali swój akwitunek. Fran Francuzi wiedzą, mon wie. We wszystkich gazetach można przeczytać, że homejni nigdy nie pójdzie na współpracę z Bachtiarem, gdyż Bachtiara mianował szach, a każdy, kto się choć otarł o szacha, jest skończony. Skończony. Stary napaleniec powtórzył pięćdziesiąt razy, że nie będzie współpracować z żadnym człowiekiem szacha. Trzy dni temu widziałem się w Aberdeen z Endim, odezwał się Lockhart. Wygadywał, że teraz, gdy Khomeini wrócił, a szach wyjechał, w Iranie się uspokoi. Scott się uśmiechnął. Sam widzisz, jeśli ktoś wie, to staruszek. Co u niego słychać, Tom? Lockhart odwzajemnił uśmiech. Jak zwykle jestem w dobrej formie. Andy, czyli Andrew Gavalan, ojciec Scotta był przewodniczącym i dyrektorem zarządzającym SG. Andy powiedział, że Bachtiar ma armię, marynarkę, lotnictwo, policję i Sawak, więc Khomeini musi się z nim jakoś dogadać. To albo wojna domowa. Jezu, wtrącił się Rodriguez. Co my tu jeszcze robimy? Chodzi o szmal. Pieprzone mecht. Wszyscy się roześmiali, bardziej z powodu wrodzonego pesymizmu Jean-Luc'a niż z tego wyrażenia, a potem Scott powiedział – Co cię to obchodzi, Jean-Luc? Nikt nam tu dotąd nie zawracał głowy, prawda? Wszystkie te kłopoty nas nie dotyczą. Mamy umowy z Iran Oil, który należy do rządu. A czy jego? Bahtiara, Homeiniego czy Czort wie kogo. Niezależnie od tego, kto zdobędzie władzę, będzie musiał szybko przywrócić normalność. Każdy rząd desperacko potrzebuje petrodolców, to znaczy nas, przecież, do cholery. Oni nie są głupcami. Nie, ale Homejni to fanatyk. Nie obchodzi go nic poza islamem, a ropa to nie islam. A co z Saudyjczykami, z Emiratami, opec? Wyznają islam, ale znają cenę baryłki. Zresztą do diabła z tym. Posłuchajcie, rozpromienił się Scott. Gurney Aviation wycofała się z gór Zagros i redukuje swoje wszystkie operacje irańskie do zera, do zera. To przyciągnęło uwagę wszystkich. Gurney Aviation był wielkim amerykańskim przedsiębiorstwem helikopterowym i ich głównym konkurentem. Bez Gerneja będzie dwa razy więcej pracy, a cały personel cudzoziemski w Iranie otrzymywał premie zależne od zysków. Jesteś pewien, Scott? Całkowicie, Tom. Jest oto wielka draka z Iran Oil. Skończyło się na tym, że Iran Oil powiedział: Chcecie odejść, to wolna droga, ale wszystkie maszyny są przez nas wynajęte i muszą zostać i części zamienne. Więc Gerni odrzekł, żeby się wypchali, posypał maszyny naftaliną, zamknął bazę w gaszu i się wyniósł. Nie mogę w to uwierzyć powiedział Jean-Luc. Gerni musiał tu mieć z pięćdziesiąt helikopterów na kontrakcie. Gdyby nawet chcieli, nie stać ich na spisanie tego na straty. Jeśli nawet, to już załatwiliśmy w zeszłym tygodniu trzy loty, na które Gernie miał wyłączność. Jean-Luc uciszył wiwaty. Dlaczego Gernie się wycofał, Scott? Nasz nieustraszony przywódca w Teheranie uważa, że dostali cykora i nie mogli albo nie chcieli wytrzymać nacisku. Stawmy temu czoło. nie chce wypalać kwasem siarkowym przede wszystkim Amerykanów i amerykańskie spółki. MacIver uważa, że próbują zmniejszyć swoje straty i że my na tym wygramy. Santa Madonna, jeśli nie mogą zabrać swoich maszyn i serwisu, to naprawdę mają kłopoty. Nie jesteśmy od myślenia, staruszku, tylko od roboty i latania. Jak długo trzymamy się tutaj? Mamy ich kontrakty i przynajmniej podwójne zarobki tylko w tym roku. Monku. My myty te malade. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. Nawet Jordan wiedział, co to znaczy. Boli mnie głowa, mów do mojego tyłka. Nie ma się czym przejmować, chłopie, powiedział Scott. Lockhart oderwał się od tych myśli. Chłód panujący na zboczu jeszcze go nie przeniknął. Andy i Scott mieli rację. Wszystko wróci do normy, bo musi, stwierdził. Angielskie gazety były zgodne co do tego, że sytuacja w Iranie szybko się unormuje pod warunkiem, że Sowieci nie zrobią jakiegoś jawnego ruchu. A ostrzeżono ich. Ręce precz Amerykanie i Sowieci, żeby Iran mógł teraz sam zajmować się swoimi sprawami. To prawda, że każda władza potrzebuje spokoju i dochodów, a to oznacza ropę. Tak, wszystko będzie w porządku. Jego szachra wierzy w to i wierzy, że po obaleniu szacha i powrocie Chomeiniego wszystko będzie wspaniałe. Dlaczego ja miałbym nie wierzyć? Och, Szehrazad, jak za tobą tęsknię. Nie można było zatelefonować do niej z Anglii. W Iranie telefony nigdy nie działały dobrze. Były przeciążone z powodu zbyt szybkiej industrializacji. Ale podczas ostatnich ośmiu miesięcy, od kiedy zaczęły się kłopoty, niemal ciągłe strajki pracowników telekomunikacji coraz bardziej pogarszały sytuację, a teraz łączność telefoniczna właściwie już nie istniała. Lockhart, przebywając w kwaterze głównej w Aberdeen, na obowiązujących co pół roku badaniach lekarskich wysłał do Shahrazad teleks, co zajęło mu osiem godzin. Wysłał go pod adresem Dankana MacIvera w Teheranie, gdzie teraz przebywała. W Telexie nie można powiedzieć za dużo, tylko spotkamy się niebawem, tęsknię, kocham. Już niedługo, kochanie. I... Tom? O, Jean-Luc... Co takiego? Zaraz zacznie padać śnieg. Tak. Jean-Luc miał pociągłą twarz, długi, galijski nos i brązowe oczy. Był szczupły, jak wszyscy piloci, którzy przechodzili co sześć miesięcy poważne badania lekarskie, podczas których nie było żadnego wytłumaczenia dla nadwagi. Kto do nas strzelał Tom? Lockhart wzruszył ramionami. Nikogo nie widziałem, a ty? Ja też nie. Mam nadzieję, że to był jakiś czubek. Żanuk świdrował go wzrokiem. Przez chwilę wydawało mi się, że znowu jestem w Algierii. Te góry tak bardzo się nie różnią. I że znów jestem w lotnictwie i walczę z fellachami i FLN. Niech Bóg przeklnie ich na wieki. Zgasił papierosa o podeszwę. Brałem już udział w jednej wojnie domowej i nie znosiłem tego. Choć wtedy miałem przynajmniej bomby i karabiny maszynowe. Nie chciałbym być wplątany w następną i polegać tylko na tym, jak szybko mogę uciec. To był tylko jakiś samotny maniak. Chyba będziemy mieli do czynienia z całym tłumem maniaków, Tom. Już gdy opuszczałem Francję, miałem jakieś złe przeczucia, a teraz jest jeszcze gorzej. Byliśmy na wojnie, ty i ja, a większość pozostałych nie. Mamy nosa, ty i ja, i czujemy, że pakujemy się w duże kłopoty. Nie, po prostu jesteś zmęczony. To prawda. Czy Andy istotnie uważa, że to wszystko dobrze się skończy? Tak. Przesyła pozdrowienia i mówi, żeby tak trzymać. Jean-Luc zaśmiał się i stłumił ziewnięcie. Santa Madonna, umieram z głodu. Co Scott zaplanował na nasz przyjazd? Wywiesił nad hangarem transparent z napisem Witajcie. Na kolację, mówię. Na kolację. Scott powiedział, że on i paru ludzi ze wsi urządzili polowanie. Mają udziec z dziczyzny i kilka zajęcy. Upieką to wszystko tak, żeby było kruche. Oczy jean luka błysnęły. Dobra, posłuchaj. Kupiłem brie, czosnek, cały kilogram, wędzoną szynkę, anszuła, cebulę, parę kilo makaronu, puszki przecieru pomidorowego, a żona dała mi nowy przepis na Amatriciana od Gianiego z jean Podobno świetny. I wino. Lockhart poczuł głód. Gotowanie było prawdziwą pasją Jean-Luc'a, a gdy naprawdę tego chciał, spływało na niego natchnienie. Mam ze sobą puszki ze wszystkim, o czym pomyślałem. Z Fort Nams i trochę whisky. Hej, stęskniłem się za Twoim gotowaniem. I towarzystwem, pomyślał. Gdy spotkali się w Dubaju, wymienili uścisk dłoni, a on zapytał: Jak urlop? Byłem we Francji, oświadczył Jean-Luc uroczyście. Lockhart zazdrościł mu. W Anglii nie było dobrze. Pogoda, jedzenie, urlop, dzieci, ona, Boże Narodzenie. Podziurki w nosie. Nic nie szkodzi. Wróciłem i wkrótce będę w Teheranie. Ugotujesz coś dzisiaj, Jean-Luc? Oczywiście. Jak mógłbym przeżyć bez prawidłowego odżywiania? Lockhart zaśmiał się. Tak jak cała reszta świata. Patrzyli na Rodriguez'a, który nadal ciężko pracował, smagany wiatrem wytworzonym przez rotory. Dźwięk silnika zmieniał barwę. Lockhart uniósł kciuk w kierunku Scotta Gawalana, czekającego cierpliwie w kokpicie. Scott powtórzył ten znak i wskazał niebo. Lockhart skinął głową, wzruszył ramionami i spojrzał z powrotem na Rodrigueza, wiedząc, że nie może pomóc i musi czekać ze stoickim spokojem. Kiedy lecisz do Teheranu? zapytał Jean-Luc. Lockhartowi mocniej zabiło serce. W niedzielę, jeśli nie będzie padał śnieg. Mam raport dla McIvera i pocztę. Wezmę 206. Jutro trzeba będzie wszystko sprawdzić. Scott powiedział, że musimy trochę poczekać z rozpoczęciem pełnych operacji. Jean-Luc wlepił w niego wzrok. Czy na Sirii powiedział, że będą pełne operacje? Tak. Na Syrii był ich irańskim łącznikiem i szefem bazy, pracownikiem Iran Oil, monopolu rządowego, będącego właścicielem całej wydobytej i niewydobytej ropy który planował wszystkie loty i dawał na nie zezwolenia. SG pracowała na mocy umowy z jego firmą, prowadziła badania, dowoziła personel, dostawy i wyposażenie do punktów wierceń rozrzuconych po całych górach, i zajmowała się nieuniknionymi działaniami kasewak, ewakuacjami w razie wypadków i innymi nagłymi akcjami. Wątpię, czy w przyszłym tygodniu będziemy dużo latać. Chodzi o pogodę. Chyba jednak będę mógł jakoś się wydostać na 206. Aha, będziesz potrzebował przewodnika. Polecę z tobą. Lockhart się zaśmiał. Nie ma mowy, przyjacielu. Przez najbliższe dwa tygodnie masz dyżur i dowodzisz. Ale nie będę potrzebny. Na trzy dni, co? Spójrz na niebo, Tom. Muszę sprawdzić, czy z mieszkaniem jest wszystko w porządku. W normalnych, spokojnych czasach wszyscy piloci mieszkaliby z rodzinami w Teheranie. Dwa tygodnie lotów, tydzień wypoczynku. Wielu pilotów wolało dwa miesiące latania i jeden w domu, zwłaszcza Anglicy. To dla mnie bardzo ważne. Muszę się dostać do Teheranu. Jak chcesz, sprawdzę Twoje mieszkanie, a jeśli obiecasz, że będziesz gotować trzy razy w tygodniu, dam ci po cichu dwa dni wolnego, gdy wrócę. Właśnie przyjechałeś z miesięcznego urlopu. Ale byłem w domu. Teraz muszę pomyśleć o Monami. Bez mnie jest w Teheranie samotna. Nie widziała mnie przez cały miesiąc. Oczywiście, Jean-Luc obserwował Rodrígueza. Potem spojrzał w niebo. Możemy poczekać jeszcze dziesięć minut, Tom, a potem musimy przygotować biwak, póki jest jeszcze widno. Tak, ale wracając do ważniejszych spraw, Tom, co nie, Madonna, bądź Francuzem, a nie Anglosasem. Weź to pod uwagę. Cały miesiąc bez uczuć. Rodríguez umocował pokrywę i wytarł ręce. Wynosimy się stąd. Zawołał i wsiadł do helikoptera. Zanim szybko wskoczyli, pozostali. Zapinał jeszcze pas, bolały go plecy i kark, gdy byli już w powietrzu i pędzili w stronę bazy. Potem zobaczył, że Jordan wpatruje się w niego. Co z tobą, Efer? Jak przyczepiłeś tę pieprzoną rurkę? Była całkiem do dupy. Gumą. Co? Gumą do rzucia. Jasne, do cholery. Działała Skubana w Wietnamie, to będzie na działać i tutaj. Może, bo to był cholernie mały kawałek, ale większego nie miałem. I możesz już zacząć te swoje pieprzone modlitwy, żebyśmy nie spadli. Czy mógłbyś na Boga przestać kląć? Gdy wylądowali w bazie, zaczął padać śnieg. Personel naziemny włączył na wszelki wypadek światła lądowiska. Baza składała się z czterech kontenerów: kuchni, hangaru dla 212 Czternastomiejscowego helikoptera pasażerskiego lub frachtowego, zależnie od potrzeb, dwóch 206 i lądowisk. Były jeszcze szopy mieszczące części zamienne do urządzeń wiertniczych, worki cementu, pompy, generatory i wszelką aparaturę do wierceń, włącznie z rozmontowanym wiertłem. Wszystko to leżało na małym wzniesieniu na wysokości 2000 metrów, zalesionym i bardzo malowniczym. Wzniesienie otaczały pokryte śniegiem szczyty, które wyrastały na wysokość 3000 metrów i więcej. Pół kilometra dalej leżała wioska Jazdek. Wieśniacy należeli do małego wędrownego szczepu Kaszkajów, który osiedlił się 100 lat temu wokół skrzyżowania dwóch szlaków karawan dzielących Iran na trzy części chyba od tysiąca lat. SG miała tu bazę od siedmiu lat na podstawie umowy z Iran Oil. Na początku po to, by dokonywać pomiarów przy budowie rurociągu i sporządzać topograficzne mapy terenu, a następnie po to, by pomagać we wznoszeniu i utrzymywaniu wież wiertniczych na bogatych polach naftowych położonych w okolicy. Było to samotne, dzikie i urocze miejsce, a loty ciekawe i dobre. Wylatywanie godzin było łatwe, gdyż przepisy obowiązujące w całym Iranie nie zezwalały na latanie w nocy. Latem panowały upały. Przez większą część zimy tonęli w śniegu. W pobliżu znajdowały się krystalicznie czyste rybne jeziora i lasy pełne zwierzyny. Stosunki z mieszkańcami wioski jazdek układały się znakomicie. Zwykle nie potrzebowali niczego poza przesyłkami pocztowymi, które dochodziły regularnie. Nadto, co było ważne dla nich wszystkich, od kwatery głównej w Teheranie dzielił ich kawał drogi. Po kontaktowaniem się za pomocą radia pozostawieni byli samym sobie, co było wszystkim, czego potrzebowali do szczęścia. Gdy tylko rotory zatrzymały się i silnik przestał pracować, Rodriguez i Jordan znowu zdjęli pokrywę. Byli przerażeni. Podłoga przedziału maszynowego tonęła w oleju. Towarzyszył temu ciężki odór benzyny. Rodriguez przez chwilę grzebał w przewodach trzęsącymi się rękami, a potem zapalił latarkę. Na jednym ze spojeń baku ukazało się maleńkie pęknięcie, którego nie wykryli na zboczu góry. Wyciekał z niego cienki strumyczek benzyny i mieszał się z olejem na dole. Jezus, spójrz na to! To jest pieprzona bomba zegarowa, zaskrzeczał Rodriguez nie swoim głosem. Stojący za nim Jordan mało nie zemdlał. Jedna iskra i Hefer, daj mi wąż! Spuszczę benzynę teraz, zanim znowu polecimy. No, no, Powiedział Scott, a potem dodał z namysłem. Tym razem się udało. Widocznie jesteś w czepku urodzony, kapitanie. Stwierdził Rodriguez, czując się bardzo niedobrze. W czepku urodzony. Ten helikopterek... Urwał nagle i zaczął nasłuchiwać. Nasłuchiwali wszyscy. Lockhart i Jean-Luc. na Nassiri i tuzina Irańczyków z obsługi naziemnej. Kucharzy i robotników. Było bardzo cicho. Potem, od strony wioski, doszedł ich klekot karabinu maszynowego. Cholera! Mruknął Rodriguez. Po kiego czorta wracaliśmy do tej parszywej dziury? Rozdział drugi. Aberdeen, Szkocja. Lotnisko helikopterowe MacCloud 17:15. Ogromny helikopter wyłonił się z mroku, młócąc śmigłem powietrze i wylądował obok rolsa zaparkowanego przy spłukanych deszczem stanowiskach latających maszyn. Na lądowisku panował duży ruch. Inne helikoptery przylatywały lub odlatywały, unosząc brygady monterów, personelu i ładunki. Na wszystkich maszynach i hangarach pysznił się znak SG. Drzwi kabiny otworzyły się. Dwaj mężczyźni ubrani w lotnicze kombinezony i maywestki zeszli po składanych stopniach, pochylając się, aby zrównoważyć siłę siekającego deszczem wiatru. Gdy podeszli do samochodu, szofer w uniformie otworzył przed nimi drzwiczki. – Dobrze nas wytrzęsło, co? – powiedział z zadowoleniem Andrew Gavalan, wysoki, silny mężczyzna, świetnie się trzymający jak na swoje 64 lata. Zrzucił zręcznie kamizelkę, strząsnął wilgoć z kołnierza i usiadł w samochodzie obok swego kolegi. Jest wspaniały, ma wszystko czego trzeba. Czy mówiłem ci już, że jesteśmy pierwszymi ludźmi z zewnątrz, którzy odbyli nim próbny lot? Pierwszymi czy ostatnimi to nie ma dla mnie znaczenia. Rzucało jak cholera i było cholernie głośno, odparł zirytowany limbar Stran, uwalniając się od kamizelki. Miał pięćdziesiąt lat. Włosy koloru piasku, niebieskie oczy. Był szefem strana, ogromnego koncernu z bazą w Hongkongu, zwanego też Noble House. Koncern ten był cichym, ale ważnym udziałowcem SG Helicopters i miał kontrolny pakiet akcji. Nadal uważam, że to zbyt kosztowna inwestycja. Cena jednej maszyny jest dużo za duża. X63 jest tak ekonomiczny jak tylko może być. Będzie idealny na Morzu Północnym, w Iranie i wszędzie tam, gdzie mamy do przewożenia ciężkie ładunki, zwłaszcza w Iranie. Gawalan udzielał cierpliwie wyjaśnień, nie chcąc, aby jego niechęć do limbara zepsuła miłe wspomnienia doskonałego lotu próbnego. Zamówiłem sześć. Jeszcze nie zatwierdziłem tego zakupu, wybuchnął limbar. To nie jest konieczne, odparł Gawalan z twardym wyrazem brązowych oczu. Jestem członkiem wewnętrznego zarządu Strana. Ty i zarząd zatwierdziliście w zeszłym roku ten zakup, pod warunkiem, że próbny lot wypadnie dobrze i że ja to zalecę. Jeszcze tego nie zrobiłeś, więc robię teraz i to zamyka sprawę. Gawalan uśmiechnął się miło i opadł głębiej w siedzenie. Za trzy tygodnie na zebraniu zarządu, będziecie mieli umowy. To się nigdy nie kończy, Andrew. Ty i twoja cholerna ambicja, prawda? Nie stanowię dla ciebie zagrożenia, Limbar. Nie zgadzam się. Limbar ze złością złapał słuchawkę interkomu, żeby wydać polecenie kierowcy odgrodzonemu od nich dźwiękoszczelną szybą. John, podrzuć pana Gawalana do biura, a potem pojedziemy do Castle Avisyard. Samochód natychmiast ruszył w kierunku trzypiętrowego biurowca za hangarami. Co słychać w Avisyard? zapytał Gawalan dziwnym głosem. Lepiej niż za twoich czasów. Przykro mi, że ty i Morin nie zostaliście zaproszeni na święta. Może w przyszłym roku. Lindbar wydał usta. Tak! Znacznie lepiej. Wyjrzał przez okienko i wycelował palcem w ogromny helikopter. Nie nawal z tym. albo z czymś innym. Gawalan zesztywniał. Przytyk pod adresem żony nie uszedł jego uwagi. Jeśli już mowa o nawalaniu to co z Twoimi katastrofalnymi inwestycjami w Ameryce Południowej. Z twoimi głupimi awanturami Stoda Shipping, o ich tankowce. Co z utratą kontraktu na tunel w Hongkongu na rzecz Parkon Toda? Co ze zdradzaniem naszych starych przyjaciół w Hongkongu przy twoich manipulacjach na gieł? Zdradzanie. Gówno. Starzy przyjaciele? Gówno. Są już dorośli. I co dla nas zrobili? Szanghajczycy mają być od nas sprytniejsi? A kantończycy, ci z kontynentu i wszyscy inni? Sam powtarzałeś to miliony razy. To nie moja wina, że panuje kryzys naftowy, że na świecie jest zamieszanie, że w Iranie wszystko się chrzani, albo że Arabowie chcą nas ukrzyżować, razem z Japońcami, Koreańczykami i Tajwańczykami. Limbar aż dławił się gniewem. Zapominasz, że żyjemy już w innym świecie. Hongkong jest inny, cały świat jest inny. Jestem Tajpanem Strana, muszę dbać o Nobelhaus. A każdy tajpa miał swoje kłopoty. Nawet ten twój cholerny wyklęty przez Boga ser Ian Danros. A będzie miał jeszcze więcej ze swoimi przywidzeniami o bogactwie naftowym Chin. Ian miał rac, nawet Hak Stran miał gorsze okresy. Nawet nasz cholerny założyciel, sam wielki Derk, Niech zgnie w piekle. To nie moja wina, że na świecie się gotuje. Myślisz, że poradziłbyś sobie lepiej? Linbar już krzyczał. Dwadzieścia razy. Odgryzł się Gawalan. Teraz Linbar trząsł się z wściekłości. Wywaliłbym cię, gdybym mógł, ale nie mogę. Muszę mieć ciebie i całą twoją zdradzieckość, ty zużyty, staromodny idioto. Wrzeniłeś się do rodziny, nie jesteś naprawdę jej członkiem, ale jeśli jest Bóg w niebie, to sam się zniszczysz. Jestem Tajpanem, a ty, klnę się na Boga, nigdy nie będziesz. Gawalan załomotał w szklaną przegrodę, a gdy samochód stanął w miejscu, Gwałtownie otworzył drzwiczki i wysiadł. Dełne Lochmochlinbar wycedził przez zęby i ruszył w deszcz. Ich wzajemna nienawiść zrodziła się w końcu lat pięćdziesiątych i początku sześćdziesiątych, gdy Gawalan pracował w Hongkongu dla Strana, zanim przybył tutaj na sekretne polecenie przyszłego tajpana i Jana Danrosa, brata zmarłej żony Gawalana, Kathy. Linbar był o niego wściekle zazdrosny, gdyż Andrew cieszył się zaufaniem Danrosa, a Linbar nie. Ale przede wszystkim dlatego, że Gawalana uważano zawsze za następcę tajpana, podczas gdy Linbar w opinii innych nie miał na to szans. Starym obyczajem spółki strana było to, że Tajpa miał całkowitą i niepodważalną władzę oraz niepogwałcone nigdy prawo do wyboru chwili swego wycofania się z interesów i ustanowienia następcy który musiał być członkiem wewnętrznego zarządu, a zatem rodziny. Z chwilą podjęcia takiej decyzji pozbywał się całej władzy i Jan Danros rządził mądrze przez 10 lat, a potem wybrał sukcesorem kuzyna, Davida Maxtrana. Cztery lata temu David, zapalony himalajista, zginął w kwiecie wieku w wypadku w górach. Na krótko przed śmiercią, w obecności dwóch świadków ku zdziwieniu wszystkich, mianował Linbara swoim następcą – Policja brytyjska i nepalska prowadziła dochodzenie w sprawie jego śmierci. Okazało się, że ktoś majstrował przy linach i innych częściach jego ekwipunku. Dochodzenie zakończyło się orzeczeniem wypadek. Góra, na którą David się wspinał, była odległa, upadek nagły i nikt, ani wspinający się, ani przewodnicy, nie widział, co się naprawdę wydarzyło. Warunki były znośne. Tak, Sahib był w dobrej formie i był rozsądny. Nie podejmował niepotrzebnego ryzyka. Ale Sahib, nasze góry różnią się od innych. Nasze góry mają swoje duchy i gniewają się od czasu do czasu, Sahib. Kto może przewidzieć, co zrobią duchy? Nikt nie wskazał na nikogo. Przy sprzęcie mógł nikt nie manipulować, po prostu musiał być źle utrzymany. Karma. Poza przewodnikami Nepalczykami, całą dwunastkę uczestników wyprawy stanowili ludzie z Hongkongu, przyjaciele i znajomi. Brytyjczycy, Chińczycy, jeden Amerykanin i dwóch Japończyków. Hiro Toda, szef Toda Shipping Industries, wieloletni osobisty przyjaciel Davida Makstrana, i jeden z jego znajomych Nobunaga Mori. Linbara wśród nich nie było. Ogromnie ryzykując, dwaj mężczyźni i przewodnik zeszli do miejsca wypadku i dotarli do Davida McStrana, zanim zmarł. Dokonali tego Paul Choi. Bogaty dyrektor Strana i Mori. Obaj zeznali, że przed śmiercią David Stran mianował formalnie Linbara Strana swym sukcesorem. Po powrocie wstrząśniętych członków wyprawy sekretarka wykonawcza Strana znalazła w jego biurku zwykłą kartkę maszynopisu, podpisaną przez szefa i datowaną kilka miesięcy wcześniej oraz parafowaną przez Pola Choja, która potwierdzała słowa świadków śmierci Davida. Gawalan pamiętał, jaki wstrząs wtedy przeżył, podobnie zresztą jak wszyscy inni, włącznie z Klaudią Chen, której rodzina od pokoleń pełniła funkcję sekretarzy wykonawczych Tajpanów, kuzynką jego własnej sekretarki Liz Chen. To nie jest podobne do Tajpana, panie Andrews, oświadczyła. Była już starsza, ale nadal ostra jak igła. Tajpan nigdy by nie zostawił tutaj tak ważnego dokumentu schowałby go w sejfie w wielkim domu razem z wszystkimi innymi prywatnymi dokumentami. David Macstran jednak tak nie postąpił. Słowa umierającego i wspierający je dokument wystarczyły, by Linbar Stran został tajpanem Nobelhaus i to kończyło sprawę. Ale Deunek Lochmoch z Linbarem, jego chydną żoną, jego diabelską chińską kochanką i jego podejrzanymi przyjaciółmi. Mogę postawić własne życie w zakład, że jeśli nawet David nie został zamordowany, to jego śmierć i tak jest podejrzana. Ale dlaczego Paul Choi miałby kłamać, albo Mori? Dlaczego? Niczego by na tym nie zyskali. Uderzył go nagły szkwał, tak, że na chwilę stracił oddech i został wyrwany z zamyślenia. Serce nadal biło mu szybciej niż zwykle. Przeklinał się za to, że stracił panowanie nad sobą i pozwolił, aby Limbar powiedział to, co nie powinno zostać wypowiedziane. Jesteś cholernym głupcem. Mogłeś nie dopuścić do tego wybuchu. Musisz pracować jeszcze przez wiele lat. To także twoja wina. Powiedział na głos, a potem mruknął. Sukin syn nie powinien zrobić tej uwagi o Morin. Byli małżeństwem od trzech lat i mieli dwuletnią córkę. Jego pierwsza żona, Kathy. Zmarła dziesięć lat temu na stwardnienie rozsiane. Biedna, stara Kathy, pomyślał ze smutkiem. Nie miałaś szczęścia. Przebijając wzrokiem ścianę deszczu, zobaczył, że Rolls wyjeżdża przez bramę lotniska i znika. Cholerna szkoda, z tym Avis Yard. Kocham to miejsce, myślał, wspominając dobre i złe chwile, gdy mieszkał tam z Kathy i dwójką dzieci, z i Melindą. Castle Avis Yard było starą posiadłością Derka Strana pozostawioną przez niego dla kolejnych tajpanów. Domostwo było szeroko rozrzucone i piękne, otoczone ponad tysiącem hektarów gruntów Esher Szkoda, że nigdy tam nie pojedziemy, Morin, ja i mała Elektra, przynajmniej tak długo, jak długo Linbar jest tajpanem. Żal, ale takie jest życie. Nieszczęścia nie trwają wiecznie, powiedział do wiatru i poczuł się lepiej, słysząc te słowa. Potem wszedł do budynku i do swego biura. — Cześć, Liz — powiedział. Liz Chen była przystojną, pięćdziesięcioparoletnią eurazjatką, która przyleciała z nim w 1963 roku z Hongkongu i znała wszystkie sekrety Gawalan Holdings, jego początkowej działalności maskującej, SG i firmy Stran. — Co nowego? — pokłóciłeś się z Tajpanem, ale to nic — Podała mu filiżankę herbaty, miała dźwięczny, melodyjny głos. Cholera, rzeczywiście. Skąd u diabła o tym wiesz? Gdy zamiast odpowiedzi zaśmiała się, roześmiał się także. Szlak go trafił. Dodzwoniłaś się do maka? Chodziło o Dankana Makajwera, szefa SG w Iranie i jego najdawniejszego przyjaciela. Chłopak próbował od świtu do zmroku, ale linie w Iranie są ciągle zajęte. Teleks również nie odpowiada. Duncan na pewno też chciałby się z tobą porozumieć. Wzięła jego płaszcz i powiesiła na wieszaku w biurze. Dzwoniła twoja żona. Zabiera elektrę ze żłobka i chciałaby wiedzieć, czy wrócisz do domu na kolację. Powiedziałam jej, że chyba tak, ale że możesz wrócić późno. Za pół godziny masz konferencję telefoniczną z Extex. Tak. Gawalan usiadł za biurkiem i upewnił się, że akta są przygotowane. Sprawdź, czy teleks do Maka jeszcze działa. Dobrze, Lis? Zaczęła od razu wykręcać numer. Biuro było duże i schludne, z widokiem na lotnisko. Na wysprzątanym biurku stała fotografia Kathy z Melindą i Scottem, gdy dzieci były jeszcze bardzo małe, i ogromnym Castle Avisyard w tle oraz inna z Maureen trzymającą niemowlę. Miłe twarze, uśmiechnięte twarze. Na ścianie wisiał tylko jeden obraz olejny autorstwa Aristotla Kwansa, przedstawiający korpulentnego chińskiego mandaryna, podarunek od Iana Danrosa, upamiętniający ich pierwsze udane lądowanie na platformie wiertniczej na Morzu Północnym, dokonane przez Makaiwera oraz początek nowej ery. Andy, powiedział wtedy Danros, rozpoczynając to wszystko. Chciałbym, żebyś zabrał Kathy i dzieciaki, opuścił Hongkong i wrócił do Szkocji. Chciałbym, żebyś udawał, iż rezygnujesz ze strana. Oczywiście będziesz nadal członkiem zarządu wewnętrznego, ale to na razie pozostanie tajemnicą. Chciałbym, żebyś pojechał do Aberdeen i kupił po cichu jak najlepszą posiadłość, przystań, tereny fabryczne, małe lotnisko, coś, co może być lądowiskiem dla helikopterów. Aberdeen jeszcze leży na uboczu, więc będziesz mógł kupić tanio to, co najlepsze. To tajna operacja. Wszystko pozostanie między nami. Kilka dni temu widziałem się z dziwnym facetem, sejsmologiem imieniem Kirk, który przekonał mnie, że Morze Północne jest ogromnym złożem naftowym. Chciałbym, żeby Nobelhaus było gotowe do dostaw sprzętu wiertniczego, kiedy tylko wszystko się zacznie. Mój Boże Ian, jak możemy to zrobić? Morze Północne, nawet jeśli jest tam ropa, co wydaje się niemożliwe, to chodzi o najbardziej złośliwe wody przynajmniej przez większą część roku. Nie da się tam wydobywać ropy przez cały rok, a w każdym razie uniemożliwią to koszty. Jak damy radę? To twój problem, chłopcze. Gawalan pamiętał, jak się wtedy roześmiali i jak zwykle rozbroiło go pokładane w nim zaufanie. Opuścił więc Hongkong, czym sprawił przyjemność Kathy i zrobił wszystko, o co go poproszono. Niemal od razu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki... Wydobycie ropy z dna Morza Północnego zaczęło rozkwitać, a największe firmy amerykańskie z EXTEX, ogromnym koncertem naftowym z Teksasu na czele, a także BP British Petroleum rzuciły się w wir ogromnych inwestycji. On sam był w świetnej sytuacji i mógł wykorzystać to nowe Eldorado. Pierwszy zorientował się, że na tych burzliwych wodach jedynym sposobem obsłużenia powstających konstrukcji wiertniczych było użycie helikopterów. Pierwszy dysponował, dzięki wpływom Danrosa, ogromnymi funduszami potrzebnymi do wynajmowania helikopterów. Pierwszy skłonił dużych producentów helikopterów do produkcji maszyn odpowiedniej wielkości, bezpiecznych, dobrze wyposażonych i osiągających parametry, o jakich przedtem nawet się nie śniło. Pierwszy dowiódł, że latanie nad tymi burzliwymi wodami jest możliwe przy każdej pogodzie. A właściwie zrobił to za niego Duncan McIver latając i rozwijając zupełnie nowe techniki lotów. Morze Północne zaprowadziło ich do Zatoki Perskiej, Iranu, Malezji, Nigerii, Urugwaju i Południowej Afryki. Perłą w koronie był Iran, dysponujący ogromnym, bardzo zyskownym potencjałem z dojściami do ośrodka władzy, dworu, co do którego partnerzy irańscy zapewniali, że pozostanie dostatecznie silny nawet po detronizacji Szacha. Andy... Powiedział wczoraj generał Dzawadach, starszy wspólnik urzędujący w Londynie. Nie ma powodu do zmartwień. Jeden z naszych wspólników jest spokrewniony z bachtiarem. A na wszelki wypadek utrzymujemy na wysokim szczeblu kontakty z bliskim otoczeniem Honeiniego. Oczywiście w tej nowej epoce wszystko będzie droższe niż dawniej. Gawalan się uśmiechnął. Nie szkodzi. Pomimo dodatkowych wydatków i tego, że co rok wspólnicy będą coraz bardziej chciwi, zostanie jeszcze tyle, żeby Iran pozostał naszym okrętem flagowym, na pewno do czasu powrotu do normalności. Hazard i Jana opłacił się Nobel House tysiąckrotnie. Szkoda, że zrezygnował, ale prowadził wtedy strana już od dziesięciu lat. To by było dość dla każdego, nawet dla mnie. Linbar nie myli się. Rzeczywiście chce to prowadzić. Jeśli Bóg sprawi, że tego nie dostanę dostanie Scott. A na razie naprzód i w górę. Maszyny X63 sprawią, że wyprzedzimy Imperial and Garney i uczynią nas największą firmą helikopterową na świecie. Za parę lat, lis, będziemy najwięksi. Oświadczył z przekonaniem. Uderzenie X63. Mac, pęknie, gdy mu to powiem. Tak, przyznała i odłożyła słuchawkę. Przykro mi, Andy. Linia jest ciągle zajęta. Zawiadomią nas, gdy będzie wolna. Czy przekazałeś Tajpanowi inne dobre wieści? To nie był najwłaściwszy moment, ale nic nie szkodzi. Oboje wybuchnęli śmiechem. Zostawiam to na zebranie zarządu. Stary zegar okrętowy na biurku zaczął wydzwaniać szóstą. Gawalan sięgnął i włączył wielozakresowy odbiornik radiowy stojący za nim we wbudowanej w ścianę szafce. Rozległ się dźwięk Big Bena, wybijającego godzinę. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.